Boże, dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj w 56. dniu wojny Rosji z Ukrainą, na który to przewidziany jest fragment Pisma Świętego z listu apostoła Pawła do Efezjan. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Drodzy, za moimi plecami widzicie jeden z dwóch kościołów stanowiących własność parafii ewangelicko-augsburskiej świętego Krzysztofa we Wrocławiu. Nie trudno zauważyć, że zwieńczenie wieży jest nietypowe. Kiedyś nasz kościół wyglądał tak. Jako że Wrocław, w cudzym słowiu, wyzwalała Armia Czerwona, finalny efekt widzicie za moimi plecami. Wieża jest niższa o 8 metrów, nie ma dzwonów, ani 10-metrowego krzyża, który wieńczył wieżę, a na dodatek sam kościół przez dziesięciolecia używany był w okresie komunizmu jako kino. Mimo lat, które minęły od II wojny światowej, nasz kościół nadal nosi na sobie znamiona konfliktu, który ukształtował świat, jaki dziś znamy. Choćby zamurowane okna witrażowe są tego przykładem. Dla mnie smutne pozostaje to, że ponownie zagrożenie dla pokoju w wydawałoby się chrześcijańskiej Europie przychodzi ze wschodu, gdzie w Moskwie zapewne ponownie marzy się niektórym zamoczenie gąsienic czołgów w Atlantyku. I tu chciałem przytoczyć autentyczną historię, która wydarzyła się w latach 30. minionego stulecia. Wtedy to władze radzieckie zainspirowały artystów jednego z moskiewskich teatrów do przygotowania sztuki pod tytułem Jezus we fraku. Autorom chodziło o ośmieszenie chrześcijaństwa. Główną rolę w spektaklu miał zagrać znany komunista i celebryta swoich czasów Aleksander Rostowcew. Nic więc dziwnego, że podczas premiery teatr pękał w szwach. Docelowo całe zakłady pracy oraz członkowie organizacji młodzieżowych mieli przychodzić i oglądać uświadamiającą sztukę. Na scenie znajdował się ołtarz wypełniony pustymi butelkami po alkoholu, zaś wokoło wałęsała się cała czereda rzekomo pijanych mnichów, księży i zakonnic. W tle opowiadano dowcipy wyszydzające powszechnie znane przywary chrześcijan. W kulminacyjnym momencie, rozpoczynającym drugi akt, na scenę miał wejść główny aktor z Biblią. Miał ją trzymać w ręku i odczytać dwa wersety z Kazania na Górze. Następnie Rostowcew miał przerwać i dodać od siebie: błogosławieni we frakach i cylindrach. To miało wywołać falę śmiechu. Tak jak to zaplanowano, z chwilą rozpoczęcia drugiego aktu Aleksander Rostowcew znalazł się na scenie. Otworzył Pismo Święte na Ewangelii Mateusza, dokładnie 5 rozdziale, i zaczął czytać. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi nazwani będą. Mniej więcej w tym momencie, gdy w reżyserce oczekiwano wybuchu fali śmiechu, nagle cały teatr zamarł w ciszy. Rostowcew na chwilę zamilkł i zamiast wypowiedzieć wyuczone słowa, zaczął czytać dalej. Przeczytał wszystkie 48 wierszy całego rozdziału z Ewangelii. Nikt nie odważył mu się przerwać. Widzowie słuchali w skupieniu. Gdy aktor odczytywał ostatni wiersz, mianowicie słowa: bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest, dało się wysłyszeć w jego słowach wzruszenie. Rostowcew zamilkł, zamknął Biblię, przeżegnał się na prawosławną modłę i cały przejęty, dygoczącym głosem zacytował słowa Łotra z Golgoty. Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Główny bohater zszedł ze sceny i wyszedł z teatru. Widzowie, przejęci tym, co przeżyli, podążyli za aktorem, opuszczając w ciszy teatr. Wraz z tamtym premierowym spektaklem, który nie został już nigdy więcej wystawiony, kariera Aleksandra Rostowcewa była skończona. Ten człowiek stracił wszystko, co kochał, ale jestem przekonany,
że zyskał znacznie więcej: życie wieczne i zbawienie, sens życia, które dał mu Jezus. Drodzy, ta poruszająca historia wydarzyła się naprawdę. Słowo Boże samo obroniło się przed zakusami szyderców, co więcej, odmieniło życie niejednego człowieka. Słowo, po grecku logos, poprzez które Bóg Ojciec stworzył świat, słowo, jakie przeszło przez niebiosa i ciałem się stało w stajni betlejemskiej, wcielone Słowo Boże, Jezus Chrystus, okazał swą moc w środku antyreligijnej sztuki. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I tak właśnie działa Słowo Boże. Tak właśnie działał i nadal działa Jezus Chrystus, który powiedział: niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. To, co teraz na koniec powiem, pewnie was zaskoczy. Chcę was, siostry i bracia, zachęcić do modlitwy za ludzi w Rosji, aby mimo wszechogarniającej ich propagandy mieli odwagę krytycznie spoglądać na świat wokoło nich. Wierzę, że i dziś Słowo Boże może także tam odmieniać ludzi i sprawiać, że będą postępowali jak dzieci światłości, której owocem jest dobroć i sprawiedliwość i prawda. Zostańcie z Jezusem.